Tak, jest to replika niszczyciela niemieckiego czołgu Panzer II, Kula II po polsku, zbudowana na podwoziu czołgu Panzer II, wyposażona w działo 75 mm, używany przez Niemców do niszczenia broni pancernej przeciwnika. Podwozie wszystkie mechanizmy. Podwozie jest oryginalne podwozie czołgowe, sprowadzone z Niemiec. Jest to francuski pojazd Hotchkiss, używany przez Bundeswehr. Cała góra została dobudowana zgodnie z oryginałem. Proszę się przedstawić. Paweł Kubiczek, A7. Dziękuję.